Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Airport CEO. Dobrze, zaczynamy działać, moi drodzy. Dzisiaj będziemy najprawdopodobniej rozbudowywać terminal i będziemy szli w średnie samoloty. Tak, musimy się rozbudować, musimy zacząć organizować tutaj pracę, tak, żebyśmy zarabiali większe pieniążki. Moi drodzy, wyłączyłem ten pokój. Ten pokój już nie będzie pokojem pracowniczym. Musimy go usunąć w całości. Teraz w zastępstwie musimy zrobić jakiś większy pokój pracowniczy. Rozbudujemy sobie go w ten sposób. Musimy tutaj dać ścianę. Ściana niech sobie będzie w ten sposób. W ten sposób i w ten sposób. Elegancko. I tu zrobimy kolejne drzwi wejściowe. I tu zrobimy kolejne drzwi wejściowe. I teraz tak. Ta strefa będzie staff roomem. OK. Bardzo mnie to cieszy. Teraz tak, staff room. Poproszę biurka. Zrobimy tutaj dużo biurek. Mamy dużo administratorów, więc potrzebujemy dużo biurek. Zróbmy to w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Poczekajcie, zróbmy to na pauzie, żeby oni nam od razu tego nie budowali. Skopiujmy to w ten sposób i obróćmy i dajmy to w ten sposób. Zróbmy tutaj jedną gratkę przerwy i zróbmy to w ten sposób, elegancko. I oczywiście przydałoby się ogarnąć miejsce do wypoczynku. A więc kanapy tutaj i tutaj, tutaj i tutaj, to też skopiujmy sobie, poproszę cię bardzo. Tu będzie za mało miejsca. Zróbmy to tak, tak i tak. Dobra? Pasuje, a tutaj moglibyśmy skopiować tylko te dwie kanapy i dać je też również po jednej przerwie. Okej, to mi pasuje. Zobaczcie, co się dzieje. Pamiętacie bagażówkę, którą tworzyliśmy w poprzednim odcinku? Przynosi efekty. Zobaczcie, jakie bezpieczeństwo jest dosyć duże. Dosyć dużo. 97% skuteczności niszczenia złych bagaży. System, że tak powiem, działa i ma się dobrze, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Tak pomyślałem, że z drugiej strony również tutaj zrobimy pomieszczenie. W ten sposób. W ten sposób. Tutaj musimy zbudować ścianę, która nam się, że tak powiem, nie ułożyła dobrze. Tutaj zrobimy kolejne drzwi. I tu zrobimy drzwi, i tu, i tu. Mhm. Tu będzie kibelek, moi drodzy, dla naszych pracowników. Bedroom. To będzie pokój, że tak powiem, do oddawania się czynnościom znanym wszystkim. I zróbmy go w ten sposób. Tu po tej stronie oczywiście kibelki. Okej, okay. Zróbmy to tak. 3, 3, 3. Tutaj zróbmy, powiedzmy, urinal, czyli pisuary. I jeszcze dwie kabiny w ten sposób. Dobra. Tutaj będą umywalki. Umywalki będą tu, 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 tu i tu. I hand dryer. Tu hand dryer. Tutaj też zróbmy umywalki. Jaka muzyka gra? Gra muzyka, co? Hand dryer i hand dryer tu i tu. Ok? Kibelek dla naszego staffu mamy. Teraz tak, tutaj by wypadało postawić jakieś stoliki. Dobra. Wiecie co, z drugiej strony zróbmy to w ten sposób. Albo wiecie co, nie stawiajmy tu w ogóle stolików. Ja nie wiem, czy oni będą się mogli tutaj dostać. Oczywiście dekoracje jakieś byśmy wymyślili. Zróbmy tutaj pomiędzy nimi drzewka i różne różnorakie inne fajne rzeczy. Tak samo zróbmy tutaj, 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 tutaj i tutaj. Elegancko. Drzewa nie możemy tutaj posadzić, to już wam od razu mówię. Mają miejsce do odpoczynku,
To mnie bardzo cieszy. W sumie z tej strony również moglibyśmy zrobić fajne kwiatki, ale tu pozostawimy im, że tak powiem, wejście i ogarnięcie się z tej męki. Tutaj moglibyśmy zrobić stoliki na przykład. Okej. Dobra. Dobra. Elegancko. I tutaj bym poprosił okrągły stolik. Tu okrągły stolik i tu okrągły stolik. I tak samo takie kawowe dziwne miejsce. Również tutaj. I tutaj wyłączmy te strefy cholerne, choć ze strefami też niestety to widzę. Okej. I tutaj również stoliki. Raz, dwa. Bardzo mnie to cieszy. Wypadałoby im zrobić również możliwość zakupu na przykład jakiegoś czegoś do jedzenia. Po prostu zróbmy to w ten sposób, że postawimy im maszynę. Kurde, ta maszyna jest ogromna, gigantyczna. Zobaczcie, ile ona zajmuje miejsca. Gdy oni tu wysiadają, to moglibyśmy im zrobić. Tutaj będzie na coś takiego i tutaj będzie coś takiego. Na przykład dwie. Proszę bardzo, puszczamy czas. I teraz niech to się wszystko tutaj wybuduje i za chwileczkę ten staff room zniszczymy. A wiecie, dlaczego się nie wybuduje na razie? Z bardzo prostego powodu, bo ja rozwiązałem kontrakt z construction, jest niestety rozwiązany kontrakt, bo zatrudnimy po prostu więcej kontraktorów. Podpisaliśmy, gdzie jest ich 148. Zapraszam wszystkich. Dziękuję bardzo. I teraz oni sobie tutaj przyjadą. Będzie ich od groma. Zobaczcie, jaka duża liczba konstruktorów tutaj przyjedzie. Cyk. Wysiadają. No 150 musi prawie przyjechać, więc więcej jest git. Naprawmy stanowiska w międzyczasie. Poproszę tu. Poproszę Ciebie również. I Ciebie także. Zobaczmy, jak wyglądają te stanowiska. Jeszcze nie jest tak źle. Tutaj są stuprocentowe. Mam wrażenie, że nie, że stety tak naprawdę zaczęły się naprawiać one z automatu. 65%. No niech będzie. Dobrze, czy konstruktorzy już przyjechali? Przyjechali. Czy oni tworzą? Mam nadzieję, że tworzą. Teraz ich jest zdecydowanie więcej. Za chwileczkę ten pokój zamkniemy tutaj najprawdopodobniej. Bo nie będzie nam już potrzebny. No, ten będzie już na tyle duży. Że tutaj załatwi całą robotę. Bardzo dużo biurek będą mieli administratorzy, którzy dzielnie pracują nad naszymi projektami. Mam wrażenie, że ich praca nie jest uzależniona od tego, czy są biurka, czy nie są biurka, choć wolę nie ryzykować i tych biurek mieć zdecydowanie więcej. Wygląda to dosyć profesjonalne, jak prawdziwe korpo. Kibelek również się otworzył. Otwórzmy go już, nawet jeżeli jest to uzależnione od tego, że jeszcze nie ma wszystkich tutaj kibelków ogarniętych. No i ta budowa idzie zdecydowanie szybciej, konstruktorów jest więcej, a więc fajnie. Dobra, w związku z tym, że działamy, tutaj już jest zniszczony, że tak powiem, staff room. Teraz możemy, że tak powiem, wyłączyć to spod yes, delayed. Teraz tak, zrobimy tutaj strefę chronioną. Tutaj nie jest strefa chroniona, a tutaj będziemy musieli poprowadzić ścianę. A nawet nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Dobra? I tu wrócimy ze strefą czerwoną. Elegancko. I teraz tutaj mamy miejsce na to, żeby się rozbudować. Usuńmy tę szybę, usuńmy tę ścianę i usuńmy tę ścianę, usuńmy tę ścianę, ścianę, ścianę. Jak tam wygląda wasza budowa? Dobra, elegancko. Pokój jest otworzony, ten możemy zamknąć i wszyscy ruszą w tym kierunku i ten możemy po prostu usunąć. Dziękuję bardzo. Tutaj wyłączymy sobie strefę z podstaw roomu. Dziękuję bardzo. No i teraz wszyscy mają miejsce do wypoczynku, do zrobienia czynności w kibelku. Bagaże jak? O Jezu, jak dobrze. To mnie martwi,
baggage correctly scanned in tier 2 scanner. To są tier 2 skanery. Bardzo zastanawiające jest to, czy oni by wymagali od nas, żeby na przykład zrobić podwójną kontrolę tymi skanerami, że na przykład przechodzi przez ten skaner, przechodzi przez człowieka, przechodzi przez jeszcze jeden skaner i dopiero wyjeżdża. No ale już nie będziemy kombinować, no mam wrażenie, że to jest dobre rozwiązanie i tutaj wszystko jest okej. Super, fajnie to zaczyna wyglądać, bardzo mnie to cieszy. Zobaczcie, tutaj z windy sobie siadają, od razu idą do staff roomu i to mnie cieszy. Dobra, teraz tak, jeszcze ten płotek byśmy stąd usunęli. Niestety zaczną najprawdopodobniej schodzić nam również na pas zwierzęta, gdy one tutaj wyczują, że mają możliwość, no to wiecie, będzie ciężko. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy zostawiać te stanowiska. To jest bardzo dobre pytanie, na które na razie nie znam odpowiedzi. Muszę się nad tym mocno zastanowić. Teraz tak, bardzo by mnie zastanawiało, aby zrobić Medium Aircraft Permit. Dobra. To będzie robiła jedna grupa administratorów, a druga grupa administratorów chciałbym, żeby... Właśnie, co muszę zrobić? Bardzo dobre pytanie to jest. Tutaj możemy zrobić większą, że tak powiem... O Boże, jak my nie mamy administratorów. Potrzebujemy ludzi. Zatrudnimy ich po prostu więcej. Administrator. Halo. Ciebie nie. Operacje. Tutaj będziemy przydzielać z automatu więcej ludu. Niech to się robi. Choć widzę, że nawet nie zaczęliśmy, bo potrzebujemy 10 osób. Boże, nie chcę zatrudniać tak słabych. Ramp agentów możemy zatrudnić również więcej. Niestety koszta rosną. Rosną koszta. Ciebie jak najbardziej. Och. Od groma ich będziemy potrzebować. Administrator. Zapraszam tutaj. Jeszcze jeden, żeby w ogóle rozpocząć projekt. I ciebie również. Zapraszam tutaj. Refuse. Sorry, Batory, ale ja nie mam możliwości, żeby przyjąć zepsute samoloty. Aplikanci jak najbardziej, kolejne dwie osoby. Oni się do wszystkiego przydadzą, więc to nie jest też tak, że na marne ich zatrudniamy. 12. Ty również, bo czemu nie? 13. 14. 15. 16. Fucken. 16. Zapraszam. Oni się przydadzą do tych projektów, które są tutaj, więc... Wiecie, z drugiej strony... Dobra, to się skończyło. Maverick Fuel Tanks, czyli dodatkowe... Wiecie co, też to zrobimy. Tutaj się przydzieli 6 osób. Tutaj nie możemy więcej. Higher. 19. Dobra, 19 osób pracuje nad jednym projektem. I wypadałoby jeszcze jednego człowieka zatrudnić i wtedy mamy kompletną grupę, która pracuje nad jednym projektem. Dobra, administratorzy robią. Tutaj wszystkie biurka, zobaczcie jakie jest zainteresowanie. Ogromne, gigantyczne. Co tutaj pasuje? Mam nadzieję, że to wszystko jest ok. Coś może im tu po prostu nie pasować. No, mam wrażenie, że pomiędzy piętrami jest problem. Również się zastanawiam nad tym, że muszę tutaj zrobić małą przerwę w dostawie bagaży i zrobić po prostu szybszy conveyor belt. Zróbmy to teraz. Niech oni to rozmontują. I robimy bardzo szybką korektę. I teraz oni muszą polecieć szybko. Dobra, trudno. Takie rzeczy muszą być na lotnisku. Również muszą się wziąć z czegoś. Ach, nic nie poradzę, że się pojawiają jakieś czerwone ikonki. Trudno. Nic nie zrobię.
również z tym musimy sobie radzić. Maverick Tanks, czyli zrobiły nam się dodatkowe Fuel Depot. Tak? Czy ja jestem ślepy? Czy one się jeszcze nie zrobiły? To chyba chodziło o ciężarówkę. Ciężarówkę, Fuel Tanks. To musimy zacząć po prostu. 5 osób niech nad tym pracuje. Dobra. Elegancko. Oni sobie tutaj wszystko tankują i teraz w związku z tym, że możemy zacząć jeszcze te dwie ścianki, jakbyście mi usunęli, będę zdecydowanie zobowiązany. I teraz możemy zacząć projekt kolejnego terminala. Na razie go rozbudujemy dotąd. Rozbudujemy go trochę może bardziej tutaj. Ale to tylko wstępnie. Jak coś nam się nie będzie podobało, to po prostu to usuniemy. Okej. Okay. I was tutaj nie będzie. Teraz, co mi się tutaj zrobiło? Medium runway. Będę go potrzebował. Strasznie mocno będę go potrzebował. A wiecie, czego będę jeszcze potrzebował? Tego będę jeszcze potrzebował. No i pieniążków zacznie zaraz brakować, nie? Dobra, zróbmy ten medium runway tutaj. Niech on będzie na samym końcu, ten medium runway. Kurde, nie mogę tego bardziej oddalić? Nie mogę. No najwyżej niech będzie w ten sposób. Zróbmy go tutaj. Tutaj go zróbmy. Okej. Okay. Och, rozwój, moi drodzy. Rozwój. Zapomniałem, że takie coś jeszcze istnieje jak windshock. Fajnie by było pokazać samolotom, jaki jest kierunek wiatru. Zróbmy to tutaj i zróbmy to tutaj. Elegancko. Teraz musi się wybudować ten pas. A my musimy zrobić stanowiska. Aircraft standy, tak zwane. Jak to idzie względem drogi? Najprawdopodobniej będziemy musieli usunąć te drogi, te dwa stanowiska. Wyłączmy to stanowisko. I przepraszam bardzo, ale musimy cię usunąć. Będę zobowiązany, jeżeli tak się stanie. Bo najprawdopodobniej cały system rozpoczniemy odtąd. Mhm. Czemu nie? Można w ten sposób podziałać. Refuse, sorry my friend. I to również musimy zniszczyć. Ten samolot, ja bym bardzo prosił, żebyś już odleciał. Ciebie zniszczymy. I ciebie zamykamy. Dobra. Jezus, to będzie tak ogromny remont. I ciebie musimy usunąć razem z tym taxiwayem. W ogóle z całym tym taxiwayem. Który jest tu. Tu. I tu. Nie mogę tego taxiwaya usunąć? Mam nadzieję, że mogę. No właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Dużo roboty. I również tę drogę wypadałoby usunąć. Okej. Teraz moglibyśmy zacząć robić stanowiska. To jest stanowisko medium. Jak to idzie z drogą? A dlaczego tutaj nie mogę? Coś tutaj... A, cholera jasna, tu jeszcze płot został. Usuńmy ten płot, bo ten płot będzie nam przeszkadzał. Okej. Okay. Airline Lounges, to będę mógł sobie później zrobić, ale na razie musimy tutaj podziałać, żeby ten płot usunęli jak najszybciej. Wiem, że tych konstruktorów musiałoby przyjść tutaj od groma, żeby to się stało bardzo, bardzo szybko. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ciebie również możemy usunąć już, bo nie będziesz nam potrzebny. Te siedziska również. I te siedziska również usuniemy. Tu zrobimy mały remont, poproszę, remont. 19 minut odcinka. Będzie długi. Będzie długi. Jak z pasem? Naprawmy, bo widzę, że tutaj sobie niektórzy z tym nie radzą, żeby naprawiać to z automatu. Teraz tak, czy tutaj już mam dodatkowe zbiorniki? Mam. I moglibyśmy je zrobić too far away from fuel depot. One są na 3, więc zrobimy jeden tutaj, to będzie do awgazu. W sumie nie, ja bym bardziej potrzebował do czarnego paliwka, czyli do tego. I zróbmy to tak i tak. Okej, okay. Zaczynam brakować pieniędzy.
To jest podstawowa kwestia. Bo odłączyliśmy dwa stanowiska, zaczęliśmy rozbudowę, no i niestety pojawiają się problemy. Czy tutaj wszystko funkcjonuje? Funkcjonuje. Nie mają z tym większego problemu. Płot rozebrale? Rozebrale. Dziękuję bardzo. Teraz krowa wejdzie po prostu, krowa i kurczak. I one sobie tutaj wejdą super, elegancko. Po prostu czekałem, aż krowy wejdą mi na lotnisko. Medium. Teraz mnie zastanawia, czy nie moglibyśmy zrobić tego w ten sposób. Nie. Ale moglibyśmy zrobić to w ten sposób. Bo tutaj za bardzo się ograniczymy. To musi pójść tak. To musi pójść tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Na razie cztery stanowiska. Dlaczego musi pójść tak? Bo tutaj musimy poprowadzić drogę serwisową, nie? Tutaj musi być na to miejsce. Najprawdopodobniej ta droga kołowania będzie musiała zostać przedłużona. Ten pas jest już wybudowany, jest wybudowany. I teraz tutaj będą lądować tylko medium aircraft i commercial flight i nic więcej. Nie, tutaj nawet small aircraft nie będą lądować. Small aircraft i general aviation będą mieli ten pas, a tutaj będą tylko medium aircraft. I niech tak będzie. I nie zmieniajmy tego pojęcia, bo potem wszystko się pokiełbasi. A ja nie chciałbym, żeby się pokiełbasiło, tylko chciałbym, żeby to funkcjonowało. Dobrze, oni tworzą drogę serwisową, tworzą cztery stanowiska. Najprawdopodobniej możemy postawić tutaj jeszcze na przykład jedno. Niech będzie jedno. Zaczyna nam brakować pieniędzy, ale pamiętajcie, że w odwozie mamy również kredyt. I kredyt najprawdopodobniej będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Dobra, postawmy tutaj kolejną ścianę terminalu. I usuńmy tę ścianę. Dobra. Teraz będziemy potrzebować Taxiway Foundation. Zróbmy to tutaj, tutaj, tutaj. OK. Zróbmy to w ten sposób. Trochę się mi tutaj zbagowało coś, ale to nic nie szkodzi. OK. Ale to idealnie wyliczyłem. OK. Teraz runway ramp. Jak to będzie funkcjonować? Czy możemy w ogóle to zrobić w ten sposób? Możemy w ten sposób to zrobić. Dobra. I tutaj jest Taxiway Foundation. Bardzo mnie to cieszy. I teraz zrobimy, ile to ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć. Ok, zaczyna brakować nam pieniędzy. Musimy wziąć pożyczkę. Pożyczka, pożyczka. Loan. Weźmy 2 miliony. Szybko ją spłacimy później, jak zaczną funkcjonować loty duże. Aircraft. Taxiway Foundation. Czekajcie, czekajcie. Tu się kończy to. Zróbmy to w ten sposób. Raz, trzy, cztery, pięć. OK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, tutaj zróbmy no wprost w ten sposób. Dziękuję bardzo. I Taxiway Foundation, który będzie dołączony tutaj. Okej, jakoś to funkcjonuje, nie? Jakoś to ma sens. Ma ręce i nogi na przykład. Jak będzie nam się coś nie podobało, to zrobimy terminal również tutaj. I się rozbudujemy. Ale na razie wstępnie musimy to zrobić w takim wymiarze. Teraz tak, tutaj ściana ma się dobrze, a tutaj zrobimy strefę, że tak powiem, całkowicie czerwoną. Strefa jest dosyć gigantyczna, ale musi być taka. Okej. Tu nie zrobimy pewnego błędu. Mam nadzieję, że nie zrobimy żadnego błędu. Tu zrobimy... Halo, proszę wyłączyć strefy, bo nic nie widzę.
Tutaj jest jedno stanowisko, tutaj jest drugie stanowisko, trzecie stanowisko, czwarte stanowisko i piąte stanowisko. Ok, deski zrobimy self-boarding gate'y. Ok, żeby tutaj ludzie mogli wchodzić automatycznie. Zróbmy je po prawej stronie każdego z tych gate'ów. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze przydałoby się jeden kawałek ściany. Będę zobowiązany. A tutaj musimy ogarnąć strefę. Tu strefa, tu strefa, tu strefa, tu strefa. Tak, żeby to wszystko działało i funkcjonowało. Dziękuję komuś za subskrypcję. Akurat na nagrywaniu odcinka przyszedł ten dźwięk. No cóż. W związku z tym, że nam się lotnisko trochę rozszerza, musimy również wybudować płot. Zróbmy ten płot tutaj. Zróbmy ten płot tutaj. Tutaj. Również tutaj. Oj, budowania będzie od groma. Czy gdzieś mogę się dołączyć do istniejącego? Będę wdzięczny. Dobra, działa, funkcjonuje. Was usuniemy tutaj. Okej? Dobra, powiedzmy. Słuchajcie, no budowy jest od groma. Musimy poczekać, aż nam się to wszystko wybuduje tutaj, ale chyba sens i logikę mojego działania rozumiecie i tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Terminal będzie dosyć długi, ale będzie służył tylko i wyłącznie do odlotów. Teraz tak, chciałbym sobie skopiować was. Cztery przerwy. Jest tak, was tutaj. Dobra. Nie mam czasu na awaryjne lądowania. Bardzo was przepraszam. Nie mam jeszcze straszy poszachnej. Zróbmy to tak, tak, tak. I tak, i będzie git. Dobra? Teraz tak, to połączymy z tym. To również połączymy z tym, ekstra. A to się jeszcze nie wybudowało. Czekamy, bo oni muszą cały płot wybudować. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj spędzę chwilę czasu. To jest na razie koniec tego odcinka, ale mam nadzieję, że wrócicie już niedługo na kolejny, w którym będziemy sprawdzali, czy lotnisko zaczyna funkcjonować w takim wymiarze, w którym powinno. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zapraszam was do lajkowania, do subskrybowania i do wszystkich innych czynności, które na przykład macie opisane w opisie. Wspieranie, donatowanie, to już wszystko zależy od was. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.